Hej, z tej strony Sompony z przyszłości. I tak, to co zaraz zobaczycie, to jest moja reakcja na trzeci odcinek Sowiego Domu Watching and Dreaming. Tutaj jest pokazana moja twarz, także macie oficjalnie face reveal, tak zdecydowali ludzie na Discordzie, poniacze Sompony 3.0, link macie w opisie. W przyszłości też będziecie mogli mieć wpływ na pojawiające się filmy na kanale. Także ja już nie przedłużam, miłego oglądania, a i przepraszam w razie czego za wejpa, ale musiałam się odstresować oglądając. Tak czy siak, jeszcze raz nie przeszkadzam i miłego oglądania mojej reakcji na ten właśnie odcinek. Bye! Nagrywamy dzisiaj reakcję na finałowy odcinek z Sowiego Domu. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał, tak jak i wam oraz moja reakcja. Ja sobie to nagrywam, mieć to w pamięci, nagrane, zapisane i żeby po prostu mieć na przyszłość tak naprawdę tyle. Więc bez dalszych ogródek, bez przedłużania, zaczynajmy. Boję się. Ale wiedziałam, że ta scena, patrząc po trailerze, będzie pierwsza. Wiedziałam, czułam to i miałam rację. Naprawdę. Okej, Kamila też to ma. Czyli Kamila też będzie to miała, te sznurki, czyli dlatego się nie pojawiała w trailerze, bo też będzie marionetką prawdopodobnie. Okej. Ja, Mitty też. Emmy! What happened? Okej, mamy tą scenę z trailera. Natomiast... jestem ciekawa, jak to teraz się potoczyło, bo ona jest w wymiarze międzyświatowym. Poprawiam sobie włosy, bo lubię się nimi bawić, żeby jakkolwiek dobrze wyglądać na tej kamerze. Czyli generalnie jest luz między światami. Tam trafiła, bo między światy to jest to, co my tu widzimy. Czyli żeby to tak ładnie ująć, nie widać, czy to są wrzące wyspy, czy to jest portal ludzki, w sensie wymiar ludzki. Tylko właśnie jest coś takiego, więc to jest wymiar międzyświatowy. Póki co jestem w szoku, że powiedziawszy, ale zobaczymy, jak to dalej się rozwija. Czyżby jednak fani mieli rację odnośnie tego, że postać w For the Future to był dorosły King i jakby... Bo patrząc po napisach, jeżeli tak, to będę w szoku. Ewentualnie jest to Tytan sam w sobie. W sensie ojciec Kinga. Wtedy. We were just about to enter the archives. Hey, 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 hey! We were just about to rescue Ida and King. Hey? Luz, human, human! You have to wake up. Co to jest? Excuse me? To jest Tytan sam w sobie? Ale... Okej, okay, czyli to jest ten King, który był w arcie promocyjnym. Może go gdzieś wrzucę. Gdzieś tam. Może. Natomiast, okej, okay, tu wychodzi ewidentnie Huti z języka. Przez napisy tego nie widać, ale albo to jest Tytan sam w sobie, prawdopodobnie to jest Tytan sam w sobie, albo to jest starszy King. Czyli ta postać, która była w drugim odcinku trzeciego sezonu, która wołała do Luz, to był Tytan prawdopodobnie sam w sobie. Human, human. You have to wake up. Oj, oj. Okej. Okej. Okay. Ładne intro. Ładne intro. Okej. How did I get here? Już ma na sobie strój. Jestem ciekawa, o co tu chodzi tak naprawdę. Jestem ciekawa, o co tu chodzi, bo już ma na sobie strój Velosa.
Zastanawia mnie ten obraz, bo to nie jest Ida. Trochę wygląda jak Hunter przez te pasemko wystające, ale z drugiej strony to nie jest Hunter. To jest jakaś wiedźma. Ale z trzeciej strony to jest chyba Luz, bo ona nie ma wiedźmińskich uszu. W sensie, no nie ma tych takich wiedźmich. Wiedźmińskich, wiedźmich? Nie wiem, jak to zmienia. Anyway. Nie ma tych uszu, takich spiczastych. Więc to musi być albo Luz. No nie widzę innej opcji, żeby to był ktoś inny. I też będzie scena z Amity, z Luz, gdzie musisz zapalić światło. Będzie się działo. Where is everyone? Tak, to jest ta scena, to jest ta scena! No. O Jezu, tu jest jeszcze Tiny Nose, Alador, Emira, Edric, okej. Okay. Blightów się nie spodziewałam, szczerze powiem. A Odalia gdzie? Odalia gdzie jest spetryfikowana? Jakby zamieniacie w kamień najlepsze postacie, a Odali nie chcecie zamienić. No jakby błagam. No, no, no! When did this happen? Don't you remember? Co jest? Co zrobi Amity? This is all you're doing. Excuse me? Czy to będzie Lumity jakiś breakup czy coś? Błagam, nie! You helped Belos meet the Collector. Your actions led to this. You've been the real villain this whole time. Okej. Okej. Amity ma łzy w oczach. Ja się boję. Ja się boję i ja mam już łzy w oczach. Ja się boję, do czego to doprowadzi, nie? Listen! I don't know what I missed, but I never do this. See? I'm sorry, Luz, but I have to take you down. Znaczy, to jest jakiś koszmar, 100%, nie? Ale jesteśmy ledwo co 3 minuty, nawet nie. I już Lumity walczy ze sobą. Excuse me? Co tu się dzieje? Amity, please! Walka Lumity, o Jezu, już wiem, że będziemy tą scenę dubbingować, nie? This isn't a dream. This is a nightmare. Każdy koszmar ma swój i każdy będzie musiał walczyć ze swoimi prawdopodobnie lękami. Lękiem Luz jest to, że Amity ją nienawidzi, ze względu na to, że pomogła właśnie Pelosowi spotkać Kolektora. Że to wszystko jest jej wina. Zobaczymy, co będzie u Idy. Huh? Lily? Hootie? King! Okej, okay, scena z trailera. To już mamy. To też jest scena z trailera. I jest złapana przez... Nawet nie widziałam kogo, ale za pana. If you think you can keep me from my family, you got another thing coming. Don't worry, Edelyn. We're all present and accounted for. Okej. Okay. Lilith jest w starym stroju z pierwszego sezonu z matką. Czyli prawdopodobnie lękiem Idy jest to, że będzie odrzucona przez klątwę przez całą swoją rodzinę. Obstałem, że to jest to. Okej, i ojciec w tym koszmarze i nie wybaczył, że go zraniła. Więc... To będzie ciekawe. I forgave you. Jednocześnie King też ma swój koszmar. Okej. On jest na wyspie łopania tytanów. Czyżby to będzie na zasadzie, że to, co było w 17 odcinku, gdzie tak naprawdę był namaszczony i chciał pomóc właśnie łapaczom tytanów, takich nazwijmy, Titan's Choppers,
wziąć i jakby spotkać kolektora? Może to będzie to? Tak, jest Bill, to jest właśnie z opaniem tytanów. Right. Bill, you crazy jerk, how'd I get here? I brought you here. I on nie ma oczu, to jest strasznie scary. I wanted to show you our new collection. What's wrong? Don't you recognize your siblings? But don't worry, we saved the best spot for you. Okej. Boję się. Tak, teraz to się zmieniło, teraz to jest bardziej fioletowe. Okej. Żeby to była Amity? Ale to ma taki fioletowy kolor, no to nie pasuje. Albo Amity, albo Luz. No której z nich to musi być? Okej, scena z Understanding Willow, gdzie były z Luz i... No Luz i Amity były w umyśle Willow. W pierwszym sezonie, 15 odcinek. Jest Willow. Okej, czyli ewidentnie to jest koszmar, którym każdy nienawidzi Luz za to, że pomogła spotkać kolektora Belosowi. Amity już mamy, właśnie w stroju z drugiego sezonu. Mamy Willow, teraz to jest Gaz na przedstawieniu z Gromu. Pierwszy odcinek, 16. Pierwszy sezon. Pierwszy odcinek, tak. Pierwszy sezon, 16 odcinek. I jestem ciekawa, co tutaj się dzieje. Good old Luz. And she just might be the big. Ale oni już są jakimiś kukiełkami, chciałam powiedzieć papetami. Kukiełkami, bo nie mają tych blasku, nie mają tego blasku w oczach i mają powiększone źrenice. Więc jak nic, to są jakieś kukiełki, które no później będzie widać, że będą wciągnięte, bo znamy to z trailera. Tell that to him. O nie! To był flapjack w tle i Hunter teraz jest w stroju Złotego Strażnika. Jakby to będzie masakra, nie? But you still get to have your own talisman? Why, Luz? Why do you get to have it all? Samoni. I'm sorry. O nie! O nie! Błagam, nie! Co to jest? Luz, co ty robisz? Bop. Boże, Luz, w najgorszych momentach swojego życia ty umiesz tak rozbawić, że Jezus Maria. I challenge you to a witch's duel, not witch's battle. Znaczy, różnica jest taka, witch's battle to jest pojedynek wiedźm, a witch's duel to jest bardziej taki pojedynek, ale no duo, nie? Gdzie battle może być bitwa no w kilkanaście osób, jak nie kilkadziesiąt albo kilkaset, a duel no to wiadomo, że to jest jeden kontra jeden. Więc tu jest ta różnica. Prawdopodobnie kolektor bawi się umysłem Luz i jej wspomnieniami. Obstawiam. Jest Amity nasza! Jest nasza Amity! O Jezu! Jak zobaczyć to przejście jeszcze raz? Oczy jej się powiększają ze źrenicami i pojawiają się te plamki właśnie. To już jest nasza Amity. Luz? Amity, is that you? Is it really you? Yes! We've all been collected, including Camila. Wszyscy zostali połączeni włącznie z Kamilą? Okej. Okay. I'm scared. I'm pretty scared. Ja się boję, co tu się dzieje. You have to wake up. You have to wake up. Musisz się obudzić. Ja się boję. Ja się naprawdę boję. Co się z nimi stanie, błagam, niech oni się nie zamienią w marionetki. Błagam. Bye bye. O, jest ta scena. Let's go. To było całe intro? Intro trwało 7 minut. I glify budzą ze koszmaru, no bo zapalają światło, okej.
Dlatego na artach promocyjnych każdy miał łapkę na glifie. Okej. Okay. Get over here, you witch! Nie! Reunited! You said it would make them all see the error of their... It would make them all see the error of the ways. Okej, czyli on chciał... Znaczy, Belos podpowiedział, żeby zamknąć ich w koszmarze, bo wtedy zobaczą błędy swoich ścieżek. Okej? Okay? Czyli błędy w tym, co robili nie tak po prostu w życiu. Okej, okay, ma to jakiś tam sens, ale no zobaczmy, co będzie dalej. Okej, okay, jego moce nie działają na Kinga. To jest ważne, żeby to zapamiętać. Jego moce nie działają na Kinga, bo prawdopodobnie jest tytanem, więc... The dog? Yeah, cause he's a titan! Teraz Belos sobie uświadomi, o nie! Showed them just how much fun your games are in person. I to będą te gry, będzie Pac-Man, będą zamknięci w bąbelkach. There was Belos in the human realm. There was what? Tu był co? Wow, how did that happen? Jak to się stało? No, no, no nie ma ręki. To też jest długa historia, luz. Jest Olbert! Olbert żyje! Jest! Nie wiedzieliśmy, co się z nim działo. Olbert żyje w końcu. No cześć, kolektor. Błagam, nie zabij żadnego z nich i zostaw Amity w spokoju. Huntera, Amity... Reszta to tam wiesz, ale Amity, Huntera, bro, błagam cię, zostaw. You just fix them. Jezus Maria. On gdzieś... On właśnie urwał sobie głowę. Jak tak zrobi z innymi postaciami, ja się boję, co wtedy się stanie. Okej, okay, Rain już nie jest marionetką? Coś jest za tymi drzwiami. Coś jest za tymi drzwiami i ja się boję, co? Okej, okay, tu są wszyscy. Pytanie, czy oni są marionetkami, czy nie. O nie! Oni są marionetkami! Amity, baby! Błagam, wróć do życia! Amity, Hunter też! Hunter w ogóle ułożony do snu. On ma chillerę totalną, nie? Hunter jakby ma... Okej, okay, bywałem w gorszych sytuacjach, bycie marionetką, spoko. Amity jest przerażona. To widać, że to totalnie ją wpłynęło. Gdzieś tam Willow próbowała... mimo wszystko... uciec z tego, a Gaz już się poddał, nie? Gaz już jakby ma... okej. Okay. Ale Hunter mnie rozwala, nie? Okej, okay, bywałem w gorszych sytuacjach, bywa. Bycie marionetką, do przeżycia. Jest Pac-Man. No, dosłownie to jest wzięty Pac-Man. Jest muzyka kolektora. Aż mi odjęło mowę, bo to jest tak przerażające. To jest naprawdę przerażające, ale to ultra przerażające. Okej, okay, dobra, już myślałam, że chcesz się poświęcić, ale to było za szybko. Ida, ty tak możesz? Od kiedy? Skrzydłami po prostu wiatr zrobić w zium. Thank whoever. I think I barfed like 12 times. King się zżygał 12 razy. Okej, okay, nie wiem, czy była mi ta informacja potrzebna do szczęścia, ale okej. Okay. Cause you know you'll lose. You lose. Cause you know you lose, lose. Rzuć na lose, lose. Nie no, jakby słowo lose w angielskim zawsze będzie mi się kojarzyć tylko z lose. But that's not what you want, is it? What do you know? We know what it's like to feel alone. No, no, jakby oni wiedzą zbyt dobrze, kolektor, zaufaj im. Can we tell you our stories? To będzie cały recap pierwszego i drugiego sezonu. Ale ja będę tu ryczeć zaraz. Dobrze, Rain! Jedziesz z Belosem! One vessel is big enough to do what I need. No. Ugh. Only one vessel. Potrzebuje jakiegoś naczynia? Ktoś jest w zamku. On chce to serce opętać? Belos, ty naprawdę jesteś szaleńcem. On chce serce opętać.
on jak nic chce serce opętać, o nie! O Jezu. Ja się boję, co tu się dzieje? Ale to jest scary i obrzydliwe zarazem. Dobrze, Amity, baby! Uwielbiam cię, jesteś tak mądra. Kamila też jest kukiełką, o nie! Kamila, where's Luce? Jakby ci to powiedzieć, Amity. Well... So it all started at the birdhouse. Birdhouse? Wszystko zaczęło się w ptasim domu. A teraz są recapy. A ja się boję. Drugi odcinek, który był ważny. Had a lot to learn. Odcinek, jak szła do szkoły po raz pierwszy. 18 odcinek. Nie jakby Blood Old Souls, tylko przed tym. Nie pamiętam, jak teraz się nazywał. Ale pierwsza część finału. Jak próbowali ukraść koronę. And you were the star player. We know, Ida. Did you know Lilith was her captain? Nie róbcie mi tego! Czy wiedziałaś, że Lilith była jej kapitanem? O, to jest spin-off, który chętnie bym obejrzała. Widzę, co tutaj zrobiliście, twórcy. Widzę. I nie dawajcie nam nadziei, że będzie spin-off, którym będzie pokazany, jak Ida z Lilith by grały w Gratsby. Błagam nie. Do you hear that? Hear what? O nie! I teraz mam nadzieję, że kolektor będzie walczyć przeciwko Belosowi, a nie. Coming from the castle. Tu, gdzie wszystko się zaczęło, czyli w zamku. Pierwszy odcinek był w tej wieży w zamku. Chyba było to. Chyba, nie wiem, nie jest pewna. No ale pierwsza konfrontacja Belosa i Luz była w zamku. Więc wiadomo, że jak tu była pierwsza, to tutaj też się musi skończyć. To jest logiczne. Final. Ultimate boss, którego trzeba pokonać i ma milion punktów HP. Ketan opętany przez Belosa. No, what is he doing? I get it now. You just need kindness and forgiveness, huh? No cóż, takich lekcji go nauczyliście, nasze kochane trio, więc nie bądźcie zdziwieni, że chłopiec, który, no chyba to jest chłopiec, albo byt astralny, który nigdy nie doświadczył żadnej miłości w swoim życiu i został nauczony, że żeby zdobyć przyjaciół, musi być miły i musi wybaczać, chce wybaczyć Belosowi za to, co zrobił. Well... Ale kolektor, Belosowi nie można wybaczyć. Jakby to jest ten wyjątek, nie? I think it missed. O, jak wy sprawicie, że Luz umrze? Błagam nie. Kolektor, błagam, uratuj mnie jakoś. Uratuj Luz. Luz. Nie, błagam. Błagam nie. What's happening? Ja się boję, co tu się dzieje? Błagam, nie, niech Luz nie umiera. To był żart, że Luz umrze, błagam. Luz? Co tu się stało? Mamy połowę odcinka, ona już nie żyje? Excuse me? Kamila płacze, nie. Ona wie, że jej córka nie żyje, nie. King się wkurzył. King się wkurzył i Ida też się wkurzył. I can control myself right now. Oj, oj, o, oni się wkurzą. To jest starszy tytan. To jest jakby tytan sam w sobie. But he does get his good looks from me. Musiałam dobrze trafić, co ja tutaj widzę. To jest stary Kinga. To jest stary Kinga, który ma koszulkę Bad Girl Cover z Idą i spodnie w
glify. Ja chcę te spodnie. Te spodnie są zajebiste. Ja je chcę. Does that make us as bad as Bellows? What? Have you been drinking Ida's homemade apple blood? Czy ty napiłaś przypadkiem jabłkową krew? Czy ty jesteś nawalona? So let me use my last bit of life to help you. Ty tam sam sobie pomoże Luz, o Jezu! I to są te glify, które Tytan jej pokazał. Czyli wszystko obserwował Tytan przez cały czas, okej. Okay. Eat of the owl lady, send her my regard. Big fan. Ale co odnośnie Idy z sobie damy? No, pozdrów ją, jestem wielki fanem. What is this stuff? Kolektor płacze. Luz, to musi być Luz. Widziałam, by tam była Luz. Luz. Co jest? Ultimate Luz? Luz, co ci się stało? Czy ty jesteś tytanem w tym momencie? Oh shit! Oh shit! Zajebisty ma ten wygląd. Tylko tyle powiem. Jakby Luz... You queen. Tak samo jak Hunter ma ten taki włosek. Pyciom! Ale muza jest zajebista. Ale ja chcę jeszcze raz. Jest! Glif światła! Pierwszy glif, którego się Luz nauczyła. Ta muzyka. Już wiem, że będzie moja ulubiona muzyka, której będę słuchać non-stop. Come on, Ida. You know where magic comes from. Ona chce zniszczyć serce. I muzyka w tle! Aaaa! Boję się! Był ogień, był lód. Ale to jest animacja, jest cudna, Jezus Maria! Do not underestimate me, Bellows. For I am a good witch, Azura, warrior of peace! Błagam, powiedz no! For I... Jest! I am good witch, Luz! Child of the human realm! Student of the demon realm! And warrior of peace! Dzięki, komputer. Oh shit! To już wiem, że będzie moje nowe profilowe. Jest! Dobrze! Ale zajebista animacja tu jest, Jezu! Now eat this, sucker! Dobrze, Luz! Kocham cię po prostu! Dobrze! Belosa nie ma, let's go! Błagam, niech one powiedzą, Lumity niech powie sobie kocham cię, błagam! A co z Luz? Błagam, niech ona nie ubiera znowu? Luz, I'm free. Nie jesteś wolny, nie! Jakby, Bellows, idź sobie, Filip. Jest, dobrze! Your dad had a message for you. Nie powiedzą nam naprawdę! I love you? I love you! Odalia, idź! Nienawidzę cię! Jest! Dobrze, Lumity! Mamy kiss! Mamy finalny kiss! Nawet się nie wahamy, nie? To już było! To już! Jaram się! Cześć, to ja jakby wychowałam twoją córkę przez ostatnie 3 lata. Jakby, no cześć Kamila. Boże, ty... Perfekt! Whisper, I hope I see you again. But a new one was just beginning. Jak się okaże, że to wszystko był fanfic albo coś, to ja się załamię, nie? To jest Luz. Jest korona, jest
Dobra, jest tak, książka, jest scroll, który prawdopodobnie był z drugiego odcinka pierwszego sezonu, jest bluza Idy, jest to Tamagotchi z Amiki, co miały, jest korona z gromu, jest starsza luz! Let's go! Let's go! Błagam, niech będzie starsza Amiki, błagam! Jest przypinka bycia B. Graduation, tam chyba jest V w ogóle. To buy laptop, sheets, dorm room, accepted. Ona idzie na college! Move in date, 8.21. Luz plus Amity. To jest chyba Dana Terrace. I'm pretty sure, że tutaj jest podpis Dany. Jak nic, to jest podpis Dany. Czy ona idzie na college? Okej. Okej, Ida z Kamilą. No Dana Terrace, jak nic! Writing... A nie, to jest writing, okej, to ma Lord Luson Seda, The Gravesweet Writing Scholarship. Okej. Oh shit! Czy to jest Amity? Oh shit! Jest Luz, Amity? Willow? Hunter? Gas? To nie wiem, to jest chyba V. Oh shit, Amity ma haircut! O ja cię! Me? Hi, pick. University of Wild Magic. Boiling Biology, Ancient Glyphs and Combos. Boiling Isle History, okej. Okay. Ale zajebiście wygląda! Ale ma tatuaż nawet! Już widzę, jak ludzie będą robić cosplay tej starszej Luz, nie? Saw them last week. Ale V zajebiście wygląda! O Jezu! Ona ma kocik w nosie! Olbert, koszulka ziemia i tytan. Tu w tle jest ringbin w jabłku. Tu nie mam pojęcia, co to jest, ale zajebiście V wygląda. Okej. Okay. Nie! Jakby... To jest Hunter? Tak, to jest Hunter! Jest Hunter! Który wygląda jak Caleb i który ma własnego nowego palizmana! Jest animacja 60 fpsów na outrze, serio? Jack, dziękuję, że mnie znalazłeś, Hunter. O Boże, ale się Lilith zmieniła, co jest? Jest! Mamy cię, baby! Baby, let's go! Ale ty zajebiście wyglądasz! Jednak, Alador X Darius. Jakby tak powiem, nie? University of Wild Magic. O, Madrydy! O kurde! Headmaster. Dyrektor. Ona ma hak! O Jezu! Dyrektorem jest Ida, no to ma sens, nie? Błagam, pocałujcie się, będziemy się kochacie, błagam, mam jeszcze minutę! Dwie nawet. What is this? Aaaa, dobrze! Look! Aaaa, widziałam to, Lumity! Ten Hunter zły. Ida, King, thank you. For everything. Right back at you, kiddo. Weirdos? Weirdos. They're nearly gone. Okay, everyone. On the count of three. One, two, three. Bye! Bye.
Wow. Just wow. Tylko tyle mogę powiedzieć, bo nie wiem, co innego mogę powiedzieć. To był cudowny serial i cieszę się, że miałam możliwość dubbingowania Luz Nocedy, pewnie robić ten finał i just po prostu wow, jakby ja to muszę przetrawić, ale mamy reakcję, także dziękuję Ci, Dano Terej, za ten cudowny odcinek, za cały serial, bo był prześwietny i cóż, trzeba iść dalej, nie? Ale serial The Old House na zawsze w naszych serduszkach.